Dzisiaj z bardzo wyjątkowego miejsca mocy, gdzie wszystkie żywioły stają do naszej dyspozycji. 170. spotkanie rozpoczyna nowy cykl, bardzo wyjątkowy cykl. Mamy już za nami to 15 diabła, mamy 16, czyli wieżę chaos i dzisiaj przechodzimy do cyklu 17. Gwiazda. Podążaj za Twoją gwiazdą. Sięgaj do gwiazd. Bądź jak gwiazda. 170. spotkanie to moment, w którym coś w Twoim życiu odchodzi raz na zawsze. I zaczyna się coś nowego. Dokładnie teraz po raz kolejny przechodzisz przez próg do nowej świadomości, może zupełnie nowej jakości życia, może do nowego zawodu, do nowego miejsca pobytu czy zamieszkania. Może zostawiasz za sobą jakieś związki, otwierasz się na te nowe. 1, 7 i 0 w tym akompaniamencie oceanu. Siły wody, pamięci ziemi, tej słonej wody, tego oczyszczenia. 170 to moment, w którym otrzymujesz bardzo ważne przesłanie. Zostaw wszystkie osobiste problemy. Odłóż je na bok i zadaj sobie bardzo ważne i decydujące w tym momencie pytanie. Czy zrobiłaś wszystko, lub robisz wszystko w tym momencie, by zrealizować Twoje powołanie, wizję Twojego życia i podążać za Twoją jedyną i niepowtarzalną gwiazdą? Jeżeli nie, to jest ten moment, by się odważyć. Dokładnie to jest ten moment, by zostawić to stare, wszystkie przyzwyczajenia, dotychczasowe życie i odważyć się na ten przeskok do innej przestrzeni, do innej jakości życia, do tego nowego, co przyniesie Ci szczęście i spełnienie. To jest czas, by odłożyć te osobiste problemy na bok i w 100%, ale nie 90 czy 99, ale w 100% skoncentrować się na odkryciu, poznaniu i realizacji Twojej idealnej wizji życia, Twojego powołania, Twojej misji, Twojej indywidualności i niepowtarzalności. I dzisiaj przekażę w Twojej dłonie 170. klucz do szczęścia. Dzisiaj przekażę w Twojej dłonie wszystko to, co ważne, dokładnie teraz, w tym momencie, co pomoże Ci pokonać strach, bo zawsze, gdy przeskakujemy do innej przestrzeni, zawsze ten tygrys strachu kąsa nas w nogę. By pokonać ten strach i odważnie, w pełnym zaufaniu oddać się realizacji Twojego powołania i Twojej wizji życia.